dzień przekonuje nas o prawdziwości słów, iż miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej jej dajemy, tym więcej otrzymujemy. 8 par, 16 osób, dzięki swojej wytrwałości w dochowaniu złożonej przed laty obietnicy miłości, szacunku i oddania zgromadziło dziś na tej sali tak wiele osób. I wszyscy jesteśmy świadkami waszej prawdy o wielkości rodziny, którą stworzyliście. Drodzy Państwo, zawierając przed laty małżeństwo, byliście ludźmi bardzo młodymi i na pewno nie bez obaw podejmowaliście decyzje o wspólnej drodze przez życie i wynikające z tego faktu odpowiedzialności. Mimo wielu trudności, z jakimi na pewno przyszło Wam się borykać, stworzyliście rodzinne domy, wychowaliście i wykształciliście dzieci. Wielu z Was wychowało się wnuków, a nawet prawnuków. Wasz zapał i poczucie odpowiedzialności za najbliższych pozwoliły budować lepszą przyszłość, zarówno dla Waszych najbliższych, jak i dla naszych gmin. Dlatego dziś mamy zaszczyt Państwu podziękować za to. To the sky and fly.
Widzę blask w waszych oczach. Widzę uśmiech na twarzy. A to znaczy, że ta przysięga, którą składają państwo kilkadziesiąt lat temu, została dotrzymana. Wówczas przed ołtarzem przysięgali sobie państwo miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Myślę, że z tą miłością jest najtrudniej, żeby ją naprawdę zachować. Bo miłość to nie tylko zakochanie. Miłość to nie tylko romantyczne chwile, to nie tylko uniesienia, to nie tylko spacery w świetle księżyca. Miłość to także te trudne dni, kiedy dopadają nas problemy, kiedy zdrowie szwankuje, kiedy kłopoty sprawiają nam nasze dzieci, kiedy finansowo coś się nie powiedzie, kiedy trochę brakuje nam cierpliwości, kiedy ogarnia nas złość, bo to wszystko ludzkie. I wtedy sprawdza się siła naszej miłości. Wtedy właśnie zdajemy ten najtrudniejszy egzamin. Potrafimy być ponad to wszystko i patrząc na tę drugą osobę, powiedzieć sobie, czy to w duchu, czy jeszcze lepiej, do niej głośno, mimo wszystko wiem, że dobrze wybrałam, wiem, że dobrze wybrałem, że to ty jesteś ta jedyna, że obok ciebie chcę się budzić każdego poranka. Gdy patrzę na was, to wiem, że w waszym przypadku tak właśnie jest. To, co najtrudniejsze, już za państwem. Dzieci wychowane, dorosłe, wnuki, więc już tylko radość. Życzę państwu, żeby te wszystkie kolejne lata były dalej takimi latami, kiedy będziecie państwo szli razem, trzymając się mocno za ręce, uśmiechając do siebie i trwając w przekonaniu, że miłość to najważniejsza rzecz w życiu. Życzę państwu wszystkiego dobrego.